Siema, hej Ozbyki, dzisiaj, kurde, zaskoczę was. Dzisiaj skuter i być może jakiś terror na mieście się uda zrobić. Słyszę tu właśnie u mnie dwusuwy wyjechały na miasto, także no, będzie okazja się pościgać trochę. Wszystko gotowe, tylko paliwa nalać i jazda. Draxel Ital Jet. Mam tu miejsce w ogóle na jakiś bagażnik, coś ten teges jest. Kurde, zapomniałem, że ja mam tu bagażnik. Czekajcie. Właśnie, słuchajcie, nie wiem jak to jest, ale co tylko przyjdę i chcę nim pojeździć, nie? To w tym skuterze nie ma paliwa, nie? Kurde, jak to się otwiera? Teraz powiedz mi. Powiedz mi teraz, jak to się otwiera. Kiedyś się otwierało, a teraz. O, otwiera się nadal. Klucze mam, nie mam, pusta ta jest. Przydałyby się jakieś klucze, nie? Ale zobaczcie, co tu wejdzie. Tu wejdzie czapka. Kask nie wejdzie, ale narzędzia śmiało wejdą. Nie wiem, nie są mi raczej potrzebne. Ale słuchajcie, zawsze bańkę oleju można tutaj schować. Tu też jest, nie, tu jest dozownik. Dobra, tu jest dozownik paliwa. Oleju. Sorry. No i słuchajcie, zawsze na styku dojeżdżam, kurde, do domu. Na styku. Po prostu nie chciał odpalić. Znalazłem tu 200 i dolałem i odpaliłem. Teraz muszę jechać nalać. I śmigam. Można powiedzieć, pierwsze odpalenie Dragstera. Kurde, powiem wam, no to jest... ten zegar, te zegary to jest obłęd, nie? Czerwone. No i oczywiście tak kopałem bez tego paliwa, nie? Że noga w olej weszła i kurde sobie poprzecinałem nogę, nie? Bo mi zeszła z kopajki. Oj, mówię wam. Ale co tam? Nie ma to jak pojeździć, nie? Dobra, teraz szybko odpalać i szybko na stację, bo nie dojadę. A pchać bym nie chciał go. I na pewno, kurde, na oparach wrócę, nie? 100%. Dragster w użyciu. No mam sentyment do tego skutera. Ale kopci, jaki piękny zapach busuwa. Kurde! Nieźle, nieźle, dymy, że smok, wawelski normalnie, to tam się ucieszą na mieście, nie jak się rozgrzeje, to już tam nie kopczy. Teraz pytanie, czy na 200 ja dojadę, nie? Oby, na spokojnie pojadę. Tuż za rogiem mam stację. Powiem wam, że skuter w 100% sprawny. Wszystko działa. Prędkościomierz pokazuje ideolkę. Paliwa starczyło. On nie lubi takiej wolnej jazdy, bo chodzi jak pierdziała. Bardzo lekki jest ten skuterek. Nie wiem ile on waży, ale to jest tak leciutkie. Chyba się udało, nawet jakbym pchał, to nie za daleko.
blisko. Siema! Luft. Lift. A, 9,5, o tu nie ma lepszego. A, nie, normalne. Tylko żebym teraz nie przelał. Mam tyle oleju, no jakieś 5 litrów. Oho, równo za 3 dychy. Super. Odpalił. Pozapinane, bo on szybko jedzie. Dobra, pojadę na jakiś VMAX. Wiecie co, postaram się nagrać jakie on ma przyspieszenie od 0 do setki. Może to się uda zmierzyć. Bo tego nikt nie mierzył. Nie wiem. Postaram się uzyskać dobry wynik. Samochody jadą, poczekam, jak sobie przyjadą. No i tutaj stąd zrobię start, czyli ile sekund do setki? 3, 4. Trochę brakowało, ale jeszcze bym mógł pojechać. Chyba pod wiatr jadę.
sama brzytwa, nie? Wymieniłem ostatnio płyny hamulcowe. Olej by trzeba było wymienić. Cichutko, jak ptaszki śpiewają. Paliwa mi starczy, to jeszcze na miasto pojadę. Szkoda, że tu nie ma wskaźnika paliwa. Oczywiście na oparach powrót. Bardzo zwrotny jest. No 5 litrów nalałem, no to na jakiś czas to powinno starczyć, nie? Nie wiem, ale on chyba żłopie dużo. Ale pięknie chodzi. No kosmos, jeszcze z rozrusznika odpala, nie? Tiau. Lekko. I dragster. Ale cisza. Ale wiecie co? Jeden problem był z nim, nie? Problem był taki, że gdzieś był przeciek płynu chłodniczego. Właśnie tutaj gdzieś. I powiem wam, że no to było kiedy? No w zeszłym roku. Cały czas coś tam sobie, ale nawet dużo, dużo. Jak teraz tak, takie przeloty bym robił, to normalnie wyciek był na asfalcie, nie? A to kurde, powiem wam, uszczelniło się. Stan cały czas jest. Olej, dużo oleju.
Na oponach jeszcze centki. Ty, no jeszcze ich nie zjechałem? No dajcie ludzie spokój. To jeszcze uślizgi można na nich robić.